Tomasz Gołaski pracę w policji w Lubinie rozpoczął w maju 2009 roku. Przeszedłem wszystkie, można powiedzieć, wydziały policji. Pracowałem w prewencji, pracowałem w ruchu drogowym, pracowałem w wydziale dochodzeniowo-śledczym. Byłem zastępcą, później komendantem Małego Komisariatu Policji w Chojnowie, zastępcą komendanta miejskiego w Legnicy. No i ostatnie 9 najpiękniejszych lat tej służby to kierowanie jednostką w Lubinie. Podczas konferencji Tomasz Gołaski podziękował policjantom za wieloletnią współpracę i zaangażowanie. Chciałbym bardzo podziękować swoim pracownikom, policjantkom, policjantom. Kapitalna załoga, było zaszczytem dla mnie pracować z nimi w tej jednostce, tworzyć bezpieczeństwo przy waszym udziale, przy zrozumieniu wszystkich działań, bo bez was, bez tych ludzi nie byłoby wielu sukcesów. Komendantem Lubinie Tomasz Gołaski był przez 9 lat. Z uśmiechem mówi, że nie on powinien oceniać pracę jednostki w tym okresie, ale sam jest z efektów zadowolony. Przez 9 lat udało nam się bardzo mocno ograniczyć tą przestępczość. To na pewno jest sukcesem. Nigdy nie nastąpił spadek tej skuteczności, więc zrealizowałem, myślę, razem z moją załogą te ustawowe cele. Ale zbudowaliśmy wokół tego coś jeszcze, tak? Szeroko rozumianą profilaktykę społeczną. Na ulicę wyjechało więcej patroli, więcej było patroli pieszych, zmotoryzowanych. Nie sposób było ich nie zauważyć. Obecnie lubińska policja to 230 etatów policyjnych, 41 etatów cywilnych, 44 radiowozy i 2 motocykle. Policjanci dbają o bezpieczeństwo ponad 100 tysięcy mieszkańców całego powiatu. Wymieniliśmy w jednostce wszystkie radiowozy, szanowni państwo, podczas tych 9 lat. Jest nowoczesny sprzęt komputerowy. Inwestowaliśmy bardziej w sprzęt niż w ten budynek, ponieważ skoro mamy go oddać, to też nie było jak gdyby potrzeby marnotrawienia środków. Tomasz Gołaski wstąpił do policji w 1991 roku. Ma za sobą dokładnie 29 lat pracy w mundurze. Komendant przyznaje, że gdyby jeszcze raz miał podjąć decyzję o wyborze drogi zawodowej, byłaby taka sama. Pracowałem na stanowisku komendanta najdłużej na stanowisku jakimkolwiek w policji pracowałem. Tak? Bo byłem 5 lat dyżurnym, 8 lat dochodzeniówce, dyżurnym jednostki. Tylko 2 lata w Chojnowie, 5 w Legnicy i to tak tutaj najdłużej. Tu się jakby zżyłem. No ale przyszedł czas, tak? Pełna emerytura, a 9 lat to też długo, tak? Tu jest też, myślę, potrzebne też świeże spojrzenie. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko komendanta jego obowiązki przejmie Andrzej Barna.